Siemanko moi drodzy, jak pewnie zauważyliście, ostatnio na kanale zrobiło się nieco bardziej oldschoolowo, zatem po tym swego rodzaju ukłonie w stronę tej bardziej lubującej się w takich klimatach części widowni, najwyższy czas na ponowne zrobienie miejsca dla jakiejś świeżej krwi. To jest doskonałą okazją, aby ponownie zajrzeć do twórczości jednego z reprezentantów młodego pokolenia, który swoją drogą moim zdaniem radzi sobie całkiem nieźle, czyli pana Wajmy. Tym bardziej, że niedawno uraczył on nas swoim najnowszym singlem promującym zbliżający się album. A jak wiemy, zazwyczaj artyści wypuszczają jako te single promujące te kawałki, które w ich odczuciu zachęcą słuchacza do zakupienia preorderu krążka. Więc przekonajmy się, jak sprawa wygląda, czy raczej brzmi w tym przypadku. I to niestety w sposób dosłowny przekonamy się tylko o brzmieniu tego kawałka, przynajmniej w trakcie tego odcinka, ponieważ ze względu na roszczenia dotyczące praw autorskich i moją ortodoksyjną niechęć do proszenia się państwa z Sony Music, do których one należą, o pozwolenie, klip musiałem niestety zablurować. No, mam nadzieję, że was to nie zniechęci. No to przechodzę do odsłuchu. Wajma, Anioł, zapraszam. Byłem dzisiaj w niebie, byłem dzisiaj w piekle. Nie wiem jak wygląda anioł, ale to nie ty. W końcu padnie cios i trafi prosto w serce. Ale proszę nie bądź zła, tak musiało być. Pełne kluby, puste hasła, nie potrafię już siedzieć. Choćbym tysiąc razy sprawdzał, wciąż nie mam dla ciebie nic. Ja i pusty apartament, jedna noc i po weekendzie. Może to zaryzykować, ale chyba wiesz jak będzie. O, dobra, czyli jak rozumiem, Wajma zapoznał jakąś niewiastę, której najwyraźniej bardzo zależy na zdobyciu jego względów. A on, co oczywiście należy docenić, od początku stawia sprawę jasno, że mogą coś tam przyświrować, ale niech ona ma świadomość, że z jego strony raczej nic poważnego z tego nie będzie. Przynajmniej szczerze, choć podejrzewam, że z różnych względów pani i tak się zdecydowała na podjęcie próby. Może to zaryzykować, ale chyba wiesz jak będzie. Jestem stąd jedyny, co miał talent, jedyny, co szedł na wyżyny marzeń. Odjebałem parę głupot, parę razy, prawie sam to zmarnowałem. Mieniło wszystko się w jednym momencie, ale jedno zostanie zostałe. Nigdy nie przestanę tego gonić, byku chciałbym w końcu uszczęśliwić mamę. Nie mogłem dać bliskim nieba na ziemi, teraz jest nadzieja, że to się zmieni. Okej, okay. Czyli co? Wajma zdaje sobie sprawę z tego, że jest utalentowany, ale jednocześnie nie uważa, żeby czyniło go to wyjątkowym. Przyznaje, że jak każdemu z nas zresztą, zdarzało mu się odjebać i to czasem na tyle, że mógł zmarnować swoją szansę. Ale wszystko zmieniło się w jednym momencie. I ja nie mogę tego wiedzieć, jaką on dokładnie sytuację przywołuje w swojej głowie, ale z całą stanowczością mogę zrelować, że też parę lat temu miałem taki ciężki okres, zwłaszcza zawodowo. I też właśnie wszystko zmieniło się w jednym momencie. A dokładniej w momencie, w którym to ja przestałem obwiniać wszystkich dookoła i zająłem się zmianą swojego podejścia. I tak jakoś mam wrażenie, że Wajmie chodzi tutaj o coś podobnego. Że dokonał zmian w sobie, co przełożyło się na poprawę ogólnej sytuacji. I co tam jeszcze mamy? Że niezmienne zostało jego dążenie do sprawienia, żeby mama była z niego dumna i żeby jego bliskim niczego nie brakowało. Spoko. Mamę. Nie mogłem dać bliskim nieba na ziemi. Teraz jest nadzieja, że to się zmieni. Pomóż romanom, bo wiem, że pomogą mi też, kiedy przyjdzie spłacić życia kredyt. Chciałbym dać im wszystkim skrzydła, żeby polatali ze mną. I polatamy blisko słońca, bo w życiu ryzyko to nasza codzienność. Ja pod skórą tuż, tylko zobaczyć. No mamy ewidentne nawiązanie do historii Ikara, którą chyba każdy zna, więc nie będę się rozwodził. Ale wydaje mi się, że mamy też follow-up do jednego z numerów Wajmy, z którego nawet robiłem odcinek. I nie przypomnę sobie teraz tytułu, ale tam było coś, że oddałby swój cały czas chyba za jedną parę skrzydeł. I tutaj wychodzi na to, że te swoje skrzydła już ma. I teraz chciałby ogarnąć po parze także dla ziomeczków. To jest bardzo miłe z jego strony.
latamy blisko słońca, bo w życiu ryzyko to nasza codzienność. Ciało pod skórą tuż, tuż, tylko zobaczyć sama, gdy zapadnie zmrak. Słowa długo nie wychodzą z usta, ale kiedy już wychodzą, to donośny głos. Mam pod sobą cienki lód, ale i tak będę dalej kusił los. Yeah, no stop. Ryzyka. Byłem dzisiaj w niebie, byłem dzisiaj w piekle. Nie wiem, jak wygląda anioł, ale to nie ty. W końcu padnie cios i trafi prosto w serce. Ale proszę, nie bądź zła, tak musiało być. Pełne kluby, puste hasła, nie potrafię już dzielić. Choćbym tysiąc razy sprawdzał, wciąż nie mam dla ciebie nic. Ja i pusty apartament, jedna noc i po weekendzie. Możesz to zaryzykować, ale chyba wiesz, jak będzie. Na te rany nie pomoże pastel. Powiedz, ilu to ludzi zabił mańc. Chyba wiesz, jak będzie. Na te rany nie pomoże pastel. Powiedz, ilu ludzi. Nie, ni chuja. Tak, myślę, że jak przysunę ucho w słuchawce do monitora, to lepiej usłyszę. Jak będzie. Na te rany nie pomoże plaster. Powiedz, ilu ludzi. Plaster! Na te rany nie pomoże plaster. No tak, dobra. To ma sens. Ja najpierw usłyszałem pasztet, kurwa, i to mi trochę nie pasowało. Wiesz, jak będzie. Na te rany nie pomoże plaster. Powiedz, ilu ludzi zabił mindset. Całe zło, które uczyniłem. Co znowu mnie, gdybym miał okazję. Nastały zmiany. To przez syciory jestem pojebany. Chciałem to kończyć, leżałem ocpany. A teraz te ksywę wpierdalam na łamy. Jest moja. To nie jest kurwa zabawa. Bez tego diabeł miałbym mnie już w ponach. Baby, ja cię nie oceniam, gdy grzeszy. Czy mnie nie musisz się chować. Modlę się, by to naprawić. Jak głaz mojej klacie drążą twoje łzy. I co dzień próbuję zapomnieć ten moment, gdy naprawdę stałem się zły. Byłem dzisiaj w niebie, byłem. Okej, no. Trochę dziwne zakończenie tej drugiej zwrotki. Takie wydaje mi się mocno niespójne z resztą. Bo mamy początek o tym, że Wajma nosi w sobie rany, na które nie pomoże pasztet. Plaster oczywiście. Które to rany wynikają z jego życiorysu po prostu. Zła, które mu wyrządzono i którego niejednokrotnie on sam też się dopuszczał. Ale chciałby je cofnąć. Wspomina, że miewał załamki, uciekał w dragi i tak dalej, ale ogarnął się i teraz przyszedł czas na zmiany, które Wajma najwyraźniej traktuje bardzo poważnie, bo gdyby nie zmienił kierunku i dalej był na tamtej ścieżce, no to prawdopodobnie trafiłby już w szpony diabła. I przez te wszystkie swoje przejścia nie ocenia też takich problemów czy ucieczek u innych. I to wszystko Wajma przekazuje nam tak, no dość mocno, emocjonalnie, no i to jest oczywiście git. Ale nagle wjeżdża z cukierkowym wokalem, z jakimiś kurwa kupidynkami, bo nie wiem co tam jest nawinięte, które zarzucają landrynki, a chłopcy stawiają im drinki. No nie wiem, może to ma jakąś ukrytą logikę, której nie rozumiem, ale no brzmi mi to dziwnie co najmniej. Dzisiaj w niebie, byłem dzisiaj w piekle. Nie wiem, jak wygląda anioł, ale to nie ty. W końcu padnie cios i trafi prosto w serce. Ale proszę, nie bądź zła, tak musiało być. Pełne kluby, puste hasła, nie potrafię już dzielić. Choćbym tysiąc razy sprawdzał, wciąż nie mam dla ciebie nic. Ja i pusty apartament, jeden ale buja. Po weekendzie. Możesz to zaryzykować, ale chyba wiesz, jak będzie. No fajny numerek, przemyca trochę wewnętrznych przemyśleń artysty, co dla mnie zawsze jest na plus. Momentami nieco niewyraźnie, no ale tutaj rozumiem, że to jest po prostu taka stylowa, której ja jeszcze cały czas się uczę, a z którą wy prawdopodobnie w większości jesteście już osłuchani i doskonale rozumiecie każde słowo, więc no tutaj nie ma co się czepiać na siłę. Brzmieniowo też spoko, fajny, barwny klip, no generalnie numer jako całość w żaden sposób nie zachwiał mojego poglądu, że Wajma dobrze sobie radzi i z czasem ma szansę namieszać na scenie, ale też jakoś specjalnie tego poglądu nie pogłębił. Czy zachęcił mnie do kupna płyty? Nie jestem pewien, ale na pewno do zrobienia z niej live'a, kiedy już wyjdzie. I tym zapowiadającym akcentem kończymy na dziś. Jeżeli ci się podobało, to daj tam lajka i suba. Jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć, to linki w opisie. Zapraszam na live'y na Twitchu, na Instagrama i Discorda. I tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!